Kara musiała być wykonana. Grzech musiał być odkupiony. Decyzja Jezusa Chrystusa, naszego Pana, była decyzją suwerenną, ale też decyzją, która wynikała z miłości. Autor listu do Hebrajczyków pięknie to ujął. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie potrafił współczuć naszym słabościom, ale doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, za wyjątkiem grzechu. Dlatego z tej śmierci, przez którą musiał przejść Jezus Chrystus, z tej śmierci wyrasta życie. Jego śmierć za nasze życie. Ale Jezus Chrystus był Bogiem i człowiekiem, dlatego nie mógł pozostać w grobie. I dlatego w sposób niezwykły, spektakularny pokonał szatana. Przekroczył granice śmierci, granice grzechu, granice zła, które wydawało się, że zwyciężyło.